Pokażę Wam dzisiaj, jak można wykorzystywać samochód do podróżowania w lepszy sposób. To jest Kia EV6, którą właśnie wracamy z Chorwacji. Jak widzicie, przerobiliśmy ją delikatnie na kampera. I śpimy sobie bardzo często właśnie w ten sposób. W trakcie tej podróży postanowiliśmy, że w jedną i w drugą stronę będziemy po drodze spać w samochodzie, żeby nie robić 1500 km na raz. Więc jadąc do Chorwacji, teraz wracając, spaliśmy sobie tutaj. Oczywiście na miejscu wzięliśmy sobie dwa noclegi, żeby zaznać trochę normalności, ale jak mamy zawsze dłuższe odcinki, to śpimy sobie tutaj na takich materacach, które możecie kupić w naszym sklepie vpark.shop do każdego samochodu elektrycznego na wymiar. Teraz spaliśmy tutaj 6 godzin, nieco ponad 6 godzin, temperatura na zewnątrz wynosi około 15 stopni, w samochodzie mieliśmy 23,5 stopnia, no i samochód zużył około 6 kWh. Co oznacza, że przy naszej taryfie, przy naszej stawce na ładowarkach Ionity koszt ładowania będzie wynosił jakieś 7, może 8 zł za podtrzymanie temperatury w nocy w samochodzie. Ta stawka jest naprawdę bardzo niska i muszę przyznać, że w ogóle tego się nie odczuwa, a tym bardziej, że zwróci nam się to na autostradach w Czechach, dlatego że Czechy mają zwolnienie z opłat dla samochodów elektrycznych, więc elektryki, jeżeli wypełnicie odpowiedni wniosek, nie płacą za autostrady, za winiety w Czechach. Natomiast taka podróż Kia EV6 elektryczną z Poznania do Splitu kosztowała nas, jeżeli chodzi o prąd, około 400 zł. Autostrady kosztowały około 27 euro do Splitu, więc te ceny też nie są wysokie, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, to jest komfort, który tutaj mamy, bo zobaczcie, jak się położy całkowicie do końca, to ile jeszcze mam miejsca? Nad głową mam jeszcze 30 cm, na nogi tak na styk, ale jest tutaj naprawdę wygodnie.